Siemanko, siemanko, ja jestem Vertes i witam was w kolejnym odcinku z gry Hello Neighbor, dokładnie tak, lecimy dalej tutaj z naszą fabułą, z naszą gierką, z radiem, które chyba nie odbiera dobrze muzyki, bo jest dosyć dziwnie ustawione, ale to nieważne. Okej, dobra, jesteśmy w naszym domku w mieście, już nie jesteśmy po prostu, pamiętacie, w tamtym małym miasteczku, gdzie mieliśmy super sąsiada, po prostu przenieśliśmy się na swoje! Dokładnie tak! Daj lornetkę. Możemy tutaj stalkować ludzi. Cześć, co tam robicie? A, sąsiad? Kurde, widzę, że się tutaj nieźle bawisz. A co tam u innych? Normalnie wyrośliśmy na stalkera. Okej, cześć. Ślizg dostałem. Zobaczmy. Oho, i kactenka. No dobra. Co my tutaj mamy? Nie wiem, ale zobaczcie, o! Dorośliśmy, tak, już nie gramy dzieckiem. Jesteśmy, tak powiem, na swoim mieszkaniu. Pojawił nam się zarost. I pakujemy się. Okej, dwie książki. Z szafy coś tam zabieramy. Co tu się odgrywa właśnie? Lodóweczka. Tak, jabłuszko zabierzesz? Oczywiście, że zabierzesz. Tak niechętnie, ale zabrał, nie? Dobra, spakowaliśmy się. Dobra, fajnie. Elo, na razie mieszkanie. Co tu się dzieje? Wczytywanie. Okej, dobra. I jesteśmy w miejscu numer 2. Miejsce numer 1 mieliśmy przed chwilą. I najprawdopodobniej wracamy, że tak powiem, na stare śmieci. Dokładnie tak, wracamy do sąsiada. Czemu ty to robisz? Uciekłeś sąsiadowi, który cię więził w bardzo zamkniętym domu, a teraz tutaj wracasz. Prawda, no musiało sporo lat minąć, no nie? Ale wracamy! Okej, czyżby to był dom sąsiada? Ha! Teraz to przyszedł samego siebie. Normalnie sąsiad, zabłysnąłeś. Okej. Dobra, dojechaliśmy. Tak, czyli to musi być nasz dom, trochę opuszczony. Po wielu latach. A to jest dom sąsiada. Siema sąsiad! Coś ci chyba nie pykło w życiu. Chyba musiałeś podpaść jakiejś mafii. Porwałeś nie tego dzieciaka, co trzeba było. No i z twojego domu nic nie zostało. Co to jest? Ktoś tu z nami jest, a ty masz schizy. Okej. Dobra. Jakby stare wspomnienia atakowały, nie chcesz tutaj być. Co to był za cień? Człowiek cień. No, teraz sobie mogę tutaj normalnie chodzić. To, mogę chodzić, patrzcie. Hop. O, da się jednak wejść. Myślałem, że się nie da. Woo! Parkour. Dobra, nieważne. No, sąsiada zdecydowanie tutaj nie ma, ale coś tu nam się kręciło. Dziwnego. Telefon nam dzwoni. Skąd ktoś wie, że wróciłem? I skąd mam kluczyk wziąć? Halo. Chodźcie w schowku? Halo, schowek, dzień dobry. Ej, kurde. Halo, schowku, otwórz się. O. Otworzyłem drugi drzwi. Bagaj, jest. Pokażniku kluczyk. Dawaj. Otwieramy. Ciach. Dobra, to już nam nie będzie potrzebne. Wiesz, w sumie. Jak odkładać to w domu chyba kluczyk, nie? A nie na zewnątrz. Dobra, jesteśmy w naszym domu. Po wielu latach jest nasze zdjęcie. Stare, co? Co ty widzisz? Czyby znowu ten cień wracał? Cieniu, odwal się! Kurde, jeszcze telefon dzwoni. Ja pierdziule. Co tu się dzieje? Czekajcie. Zwiedzamy. Telefon poczeka. Ja pierdziule, jak rudera. Tutaj pusto. To po prostu pewnie... Pewnie komuś się umarło, dostaliśmy w spadku mieszkanie, znaczy dom. Nie mieszkanie, wprowadzamy się z powrotem. Sąsiada tutaj już nie ma. No i odbierzmy ten telefon wreszcie, nie będę już tutaj chodził, patrzył co i jak. Halo, halo. Aha, tamten cień znowu wrócił. Dobra. Kim to coś jest? Już nie ma i zniknął ten cień, halo. Co tu się wyprawia? Ty poszedłeś spać, nawet drzwi nie zamknąłem. Tam grasuje jakiś nie wiadomo, czy to morderca, czy co, to a ty poszedłeś spać.
super! A. Okej. No widać, że sen ci... posłużył, nie? Okej. No nie! No nie! Sąsiad wrócił! I dosłownie wrócił. Ale czy to nie jest żadne przypomnienie? Czy coś? What the hell? Ten dom już wygląda, jak wyglądał. Okej, dobra. Halo, sąsiad! Czy ciebie przypadkiem nie pogrzało? No zobaczcie na to. Jak ostatnio mówiłem, że ja pierdziule, co to ma być za forteca, to teraz to normalnie, czekajcie, a screena zrobię sobie. Bang. Dzięki Steam, przyda mi się do miniaturki. Ja pitole, naprawdę? Już tu będzie jakaś kolejka jeździła sobie. To nie wiadomo, o co chodzi z tym czymś zwisającym. To też. Sąsiad to normalnie dzisiaj... dzisiaj przyszedłeś samego siebie. Słuchajcie, czytałem w komentarzach, że na tym etapie będą mnie czekały 3 minigierki. Właśnie w komentarzach mi pisaliście. Czy ten samochód był żółty? Ten czerwony? Nie zwróciłem sobie uwagi. Będą czekać mnie 3 minigierki i za każdą minigierkę wykonaną dostanę jakiegoś peryka. Czyli na przykład double jumpa i jakieś dwie inne rzeczy, o których nie wiem. Także też dostałem info, że jeżeli nie zrobię tych minigierek, jeżeli nie zdobędę tych całych ulepszeń postaci, to nie przejdę kolejnego etapu, chociaż mogę ten etap przejść nie przechodząc tych minigierek. Tak trochę, że tak powiem, bez sensu. Dlatego teraz możecie mnie zaspoilerować. Dlaczego potrzebuję zrobić te minigierki? Ja tutaj na pewno w tym odcinku nie przejdę tego etapu, także śmiało możecie pisać, do czego mi to będzie potrzebne. No i dlaczego powinienem to zrobić, bo w sumie, no nie wiem, no mógłbym co prawda przejść ten etap bez kminienia jakichś tam minigierek. O, proszę bardzo, mamy drzwi jakieś, prawdopodobnie do piwnicy musimy znowu wejść. A, także no ciekawie. O, nie mogę otworzyć. Dobra, patrzcie, koło zgubił. Także liczę na wasze komentarze, żeby napiszecie, po co mam te minigierki zrobić. Wiem, że po te ulepszenia, ale dlaczego one są aż tak potrzebne? Czy naprawdę tam będą jakieś niemożliwe do wykonania rzeczy bez tych poboczniaków? Bo tak w sumie dziwnie, że trzeba zrobić poboczniaka, żeby w kolejnych tych etapach się przydał. Tak naprawdę dziwnie. No okej. No to co, no to się wbijamy, kurde, nie ma innej opcji. Już? Okej. Pamiętasz mnie? Pamiętasz mnie? Halo? Cześć. Dobra, już spoko, pewnie mi tam zaraz założy łapkę i tyle będzie z wchodzenia frontowymi drzwiami, nie? Co ty ćwiczysz? Co ty, sąsiad, ćwiczysz? Ja pierdolę, to znowu zamknięte, czyli kluczyk będzie potrzebny. A tutaj jeszcze masz przejście. Ja pierdziule, sąsiad. Ty normalnie dzisiaj szalejesz. Szalejesz jak porąbany. Są drzwi. No nie, no zamknięte, pewnie od środka znam życie. Ma pomysł. Patrzcie, tutaj jest. Ja otworzyłem przez okno coś. Dobra, czekajcie. Pęk. Dobra. To dla pewności dam tutaj dwa pudełka. Bo tutaj chyba coś odblokowałem. Nie wiem, czy to o to chodzi, ale warto spróbować. Pęk. To ty już mnie widzisz? Okej. To nieźle. Wbiłem się oknem, odblokowałem sobie jakieś wejście i zamknąłem, żeby sąsiad nie wrócił tutaj. Ja to jestem udany. Okej, tutaj mamy coś kolejnego. Gdzie my trafiliśmy? Mamy budzik. Ja chcę budzik. Czekajcie, tu jest woda? Okej. Przez chwilę się bałem, że to będzie jakiś rekin. Dobra, tutaj zdecydowanie są jakieś drzwi. Ale z tym nic nie zrobię. Po prostu to jest jakieś dziwne pomieszczenie. Bez jakiegoś większego sensu, chyba że potrzebujemy stamtąd rzeczy zebrać. Że tutaj teraz nie doskoczę, jak wtedy na trampolinę sobie chycnąłem. Także dobra, tutaj na razie to miejsce zostawimy.
sobie otworzymy tutaj. Dobra, tutaj zdecydowanie będzie pod... Będę potrzebował tego miejsca, żeby sobie kolejkę tutaj jeździła. Mamy do zabrania jakiś fotelik. To jest dużo pudełek. Coś mi się wydaje, że... Będę potrzebował tu wejść. Boję się teraz, że po prostu sąsiad mi przyjdzie, wiecie? No. Cyk. Okej. Bęk. Dawaj, dawaj, dawaj. Wow. Fizyka w tej grze mnie nie lubi. Zdecydowanie. Mogę się już tutaj bić? Nie. Czyli będziemy potrzebowali jeszcze... Załóżmy jedno pudełeczko. Się już przebijemy do środka. Ciach. Dobra, raz, dwa, trzy, hyc. Dobra. Bang. Okej, wbiłem się na jakieś miejsce teraz. Znak. Bez pistoletów, proszę. Dobra, patrzcie, mamy. On sam odwiesił zegarek. Okej, to dobry jesteś. Ale nie ukrywam, że... Zegarek mi się przyda. Tu jest magnes! Wow! Okej. Kluczyk! Daj! Daj! Mój! Muszę wyłączyć ten magnes jakoś. Jak wyłączę magnes, to będę mógł sobie zdobyć stąd kluczyk. Parę innych rzeczy. Pytanie, jak go wyłączyć? Naprawdę. Bang. Bang. Zdecydowanie nie tak. A za oknem coś się dzieje ciekawego? Okej, daj mi to pudło. Ja tutaj robię operację sąsiad. Okej. No tu mamy zamknięte przejście. Ale zdecydowanie tutaj później będę mógł wrócić. Otworzyć sobie tutaj wejście na dach, dobra. Okej, jak ten magnes wyrąbać w kosmos? On mi tu ukradł budzik normalnie. To jest pewnie ta jedna z tych minigierek, nie? Bądź cokolwiek. Co tutaj chodzi? A może tutaj po prostu? Tą zębatkę jakby przestawić. Będzie, nie? Tylko jak, kurde. Teraz to te zagadki są naprawdę ekstra. Muszę przyznać. Kurde, nie dość, że jeszcze nie znam połowy lokacji tutaj. Już, kurde, jakiś problem na linii, nie? Nie trzeba będzie zrobić coś innego i nam to odblokuje wszystko. Dobra, zbijem niżej. Nic tu po nas. Tak naprawdę? Te drzwi? Okej. Zdecydowanie miejscowa mega schizowa. Okej, czy coś stąd mogę sobie wziąć? Niekoniecznie spadając na dół. Pyk. Dobra, zobaczmy. No ja pierdzielę, no halo, co... O co chodzi? Kurde, nie chcę tutaj skakać, bo zaraz gdzieś spadniemy, nie wiadomo gdzie. I sobie zrobię akcję. Fajnie jakby to były, kurde, te save'y, bym się tutaj zapisał. Bym sobie po prostu skoczył. Jak teraz zlecę na dół, to nie wiem, gdzie polecę. A tutaj widzicie, jak jest jakieś pomieszczenie. Jest gramofon, może tam coś byłoby do roboty. Tylko nie wiem, czy sobie tędy zejść, czy tamtędy. Okej, to teraz rozkminiłem trochę inaczej. Wyjdziemy sobie z tego miejsca, zamiast tam po torach dziwnie skakać, co mi nie wychodziło. Spróbujemy tędy się przebić. Ale nie tutaj, tylko tu na dół, bo to... No i pan kaseta został stracony. Super, świetnie. Bang. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Kolejny manekin. Tak powiem, kolego manekinie. Żegnam. Żegnam, dobra, co my tutaj mamy? Jakiś pokoik, okej. Oczywiście, ale wywalamy okno. Raczej szybę. Spoko, spoko, spoko. Co tu ciekawego będzie? Ej, to jest w ogóle też drabina. Chwila, moment. To jest więcej rzeczy. Aha, to jest zamknięte.
Jakby tak pospamować też. To może by dało radę coś tam zrobić, ale dobra, skoro zablokowane, to zablokowane. Ja już tutaj się nie kłócę. Dobra. Chodźmy na dół, sąsiad tam już coś psuje. Aha. O kurde, dobrze, że sobie wziąłem pudełko. Jakieś na drogę. Wait. Pyk. Dobra. Nice. Okej, co mamy tutaj? Chyba tu idzie... Nie, to jest po prostu winda w tym miejscu. Okej. To zbijamy się na dół. Jest też tutaj szafa, także no trochę niedobrze. Polecaliście mi wziąć tą parasolkę, bo wtedy się inaczej upada. Kurde, sąsiad gdzieś jest. Jest takie przejście. I tutaj też natomiast mamy prąd, żeby wyłączyć. Też spoko opcja. Co ten sąsiad tutaj kmini? Dobra, zobaczmy, o co z tym chodzi. Jak wyrzuciło. Dobra, tylko jak my mamy to zrobić na odległość? Wiem jak. Już teraz tak robiliśmy. No. Mam jakieś pudełko czy coś niepotrzebnego. Bang! Właśnie tak, kurde. Pudełko zabierzmy. Co się dzieje? Okej. Okej, czy tu jest jakieś miejsce, jakieś takie dodatkowe? What? Dobra, nie. Wejdźmy, niech to nam się załaduje, sprawdzimy, co to jest. Okej. To miejsce jest jakieś zdecydowanie... Chcę zobaczyć, mogę wejść do tego wózka? Niekoniecznie. Dobra, o co tutaj chodzi? Dlaczego... Znalazłem się w tym miejscu? Dlaczego tutaj manekiny pchają wózki? Halo, czy ja tutaj powinienem wózkiem jechać? Okej. Czyli jednak manekiny nie mogą mnie tutaj dorwać. Nie no, super. Kolejne miejsce jakieś dziwne. Dobra. To manekiny mają mnie nie dorwać, to mamy... siema manekin. Oho. Czekajcie, bo one są już zaalarmowane, że tutaj jestem. Dobra, gliczuj się, gliczuj. Spoko. Słuchajcie, ja rozkminiłem, co tutaj trzeba zrobić, kurde. Wow. Trochę mi zeszło, już wiem, jak unikać te manekiny, żeby mnie nie atakowały. No, tylko teraz może być problem. Po mnie złapie. Bang. Kucnem. Słuchajcie, trzeba tutaj zebrać produkty. Odpowiednie... jakie tutaj te manekiny zbierają. Wrzucić je do wózka i powinno mi właśnie... Powinien mnie tam ten kolejny bot przepuścić, także... Dobra, chodźmy spróbować. Mam nadzieję, że teraz się alarm nie odpali. Że będzie good. Super. Zobaczmy, jest. Pak, pak, pak. Dawaj. I... No nie! God damn it, coś było nie tak. No, szlak. By to. Co mu było nie tak? Tym wszystkim. Damn it. Leć, leć, leć. Jeszcze raz. Ciperki. Sobie. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Dobra. Zielony słoik. Soczek jakiś. Dawaj. Jeszcze to. O.
Wait, idźcie sobie. O. Głupie manekiny. Gdzie? Nie nakrywać mnie. Ciule, buce. No kurczę, czemu to nie wchodzi? O, jest. Dobra. Zgarnijmy sobie ostatnią rzecz. I nam brakuje, czyli tą. Pyk. I lećmy, raz jeszcze. Tym razem wszystko nawrzucamy na bieżąco tam. Powinno przejść. O. Nie. Nie nakrywać mnie tutaj. Pyk. Pyk. Nie. Stój. Kurde, słoiku. Kurde, ten słoik coś jest tutaj zdecydowanie zbuntowany. Stój. O, nice. Teraz mamy wszystko. Patrzmy i zobaczymy. Testuj to. Zgadza się. Jest! Mamy to! Mini gierka zrobiona! Nice! Super. Dobra, wychodzimy. Jaka masakra, kurde. Wcześniej nie wiem, czemu mi nie wyłapał. Chyba coś musiało mi zniknąć z tego wózka. I się zrobił wtedy problem. Dobra. Tutaj już się nie potrzebuję wbijać, bo to jest tylko i wyłącznie ta mini gra chyba. Najwyraźniej. Dobra, świetnie. Porobione. No, faktycznie idzie z tym sobie polatać. Dobra, skoro minigierkę mam zrobioną, to mega się cieszę. O. Tutaj natomiast mamy jakieś zabezpieczenie przede mną. Zobaczcie, co się dzieje. Dlaczego tam ta kulka byłaby potrzebna? Pyk! I się wbiłem. Dobra. Mam coś takiego. Ale do czego to może mi posłużyć? Co tam się stało? Sąsiad rozrabia. Czekajcie, bo to się buntuje. Bang! Proszę bardzo, przeszliśmy. Elegancko. Ciach. Tutaj to położę. Dobra. Nice. No zobaczcie, tutaj byśmy mieli otwarte tam. Byśmy mogli sobie wbijać. To nie jest akurat to miejsce, które potrzebujemy. Da się tu wejść wyżej, nie? W to wątpimy, okej. Okay. Co jest w tym miejscu? Aha, tego nie otworzę, tak? Dobra. Tutaj też nie wejdziemy. Okej. Okay. Możemy spróbować tutaj wejść. Okej, to jakbyśmy się wbili normalnie. O, tu jest jakiś jego monitoring czy coś. Aha. Okej.
On jest pod nami, czy co? Nie wiem. Chyba tak. Dobra, wywaliłem mu szybę. Dobra, jest opcja, że mu wywaliliśmy właśnie prąd teraz. Dla. Żeby sobie nie wszedł. Dobra, czyli teraz elektromagnes powinien przestać działać. O ile dobrze kminie, nie? Jeśli tak, to będzie naprawdę super. Czekajcie, jakby się udało. Dawaj to. Pyk. O! To zgliczowałem. Wow. Stój. Nie psuj się, chwila. Okej. Dawaj to z powrotem. Parkour majster normalnie. Majster, nie master, majster. O. O! Chyba to nie przejdzie. Tak jak chciałem to zrobić. O-o. Sąsiad mnie nakrył. To nieważne. Bo po prostu ten perk, który odkryliśmy, jest taki, żeby być bardziej niewidocznym przed sąsiadem, wiecie? Dobra. Okej. Świetnie. Dobra, sąsiad sobie gdzieś poszedł. Próbuję się znowu tam do tamtej windy wbić. Pyk. Dobra. Oczywiście będzie zamknięte. O-o. O nie, to jest... łazienka. Szybko. Waliłem się w pułapkę, ale to nic. Świetnie. O nie, ten magnes dalej chodzi. Co ja wyłączyłem w tamtym miejscu? God damn it. Jeszcze to nas przyblokowało, no nie. Oh my god, kolejne rzeczy wyłapał. I mamy problem. O masakra. Dobra. Okej. Wbiliśmy się tutaj. Co za miejsce? Co my sobie odblokowaliśmy właśnie? A, to jest dalej zamknięte, kurde. Już myślałem, że coś... Wait, to się chyba tylko w nocy otwiera. Tutaj. Okej. Dobrze wiedzieć, że jest coś takiego. A. To ciekawe. Dobra, wiecie co, w tym momencie zakończę odcinek, także dzięki wam za oglądanie. Jeśli macie dla mnie jakieś tutaj porady, co robić, czego nie widzę, co tam omijam w dalszym ciągu, dajcie znać koniecznie w komentarzach. No i co, do następnego. W następnym odcinku sobie zobaczymy, co jest za tymi drzwiami, o ile nam się tutaj
Noc zrobi, tylko nie wiem, czy właśnie będę musiał zostać wykryty wcześniej, czy coś. Także dobra, do następnego, na razie, cześć, hej, hej.